Parapetem. Tu na żywo. Wszystkie. Tu HD. Jeden. Więcej niż ty. Nie, ja się liczę. Dobra, pan do miasta, nie? Jedynie, szanowni państwo, Sieraków wita. Ja na początek powiem tak, jestem po raz pierwszy w życiu w Sierakowie. Przyjechałem tutaj fajną taką ścieżką rowerową. Słyszałem, że organizujecie tutaj triatlony. Macie nową halę w Sierakowie, więc macie mistrzów Polski tutaj, więc powitajcie najpierw mistrzów Polski te zespoły. Ćwierćfinalista, mistrzostw Polski z poprzedniego roku. Witamy serdecznie, pomożcie się! Drużyna Polska, Roś Pisz, witamy serdecznie, kontynuacje! Również to jest półfinalista mistrzostw Polski, kolejny z półfinalistów mistrzostw Polski z poprzedniego roku. Twarde pierniki do nam. Witamy bardzo serdecznie, drużynę z Torunia. Z tego roku, czerwcu. A, dobra, dobra. I drużyna UKS Białęki Warszawa, która w półfinałach mistrzostw Polski tutaj była w pobliskich piewach i zaprezentowała się przez państwa. Witamy bardzo serdecznie drużynę z Białęki, półfinalista mistrzostw Polski. Kolejna ukrywana drużyna, która w poprzednim sezonie zaszła bardzo daleko, aż do półfinału mistrzostw Polski. Kaka, Wilki, Morskie, Szczecin. Witamy serdecznie! Mocna drużyna seniorska w Radomiu i oczywiście bardzo silna ekipa. Piąte miejsce w Mistrzostwach Polski w poprzednim sezonie. Witamy drużynę Rosy Radom! Na miejscu siódmym w Polsce MKS Start Lubin. Kolejna z drużyn, która przyjechała tutaj zaprezentować się przed państwem. Oto oni, drużyna z Lublina. No i znacie ich państwo doskonale. Najlepsza drużyna w kraju, więc zróbcie dla nich wielki hałas! Będzie siódma drużyna! Osiem drużyn, które dziś przed państwem prezentują się i przez trzy dni będą występować w turnieju dwie grupy, czteroosobowe. I zagramy mecze w tych grupach, każdy z każdym, rozstrzygniemy, która z tych drużyn będzie w niedzielę świętowała zwycięstwo w tym nieoficjalnym turnieju w ramach Mistrzostw Polski do lat 15. Przypominamy, Obra Kościan, TSK Roś Pisz, Twarde Pierniki Toruń, UKS Białońka, Warszawa, Kaka, Wilki Morskie Szczecin, MKS Start Lublin, Rosa Radom i gospodarze BC Sieraków. Szanowni państwo, tutaj na trybunach mamy również znakomitych gości, których poprosimy tutaj o wyjście na środek parkietu, ponieważ chcielibyśmy ich przedstawić. Oni wspomagają ten klub bardzo mocno, dlatego zapraszamy tutaj. Są państwo z nami i zapraszamy